Dobry wieczór. Chciałabym powitać Państwa w księżycową noc majową, ale w sumie powinnam powiedzieć raczej w piękny, majowy, ciepły, choć lekko deszczowy wieczór. W imieniu studentów z klasy śpiewu profesora Ziemowita Wojtczaka, a także samego profesora oraz pianisty doktora Mateusza Piechnata zapraszam do wysłuchania koncertu z pięknymi, miłosnymi pieśniami, ariami i serenadami. Co świętujemy dzisiejszego wieczoru? Piękny miesiąc maj. Maj, miesiąc zakochanych, maj, miesiąc miłości, miesiąc, który potrafi nam wszystkim mocno zamieszać w głowie. Moglibyśmy rozpocząć ten wieczór na tysiące sposobów i wypełnić go utworami z repertuaru naprawdę z wielu epok, z wielu różnych gatunków. Moglibyśmy sięgnąć już do twórczości średniowiecznych rycerzy, na przykład do pięknej estampidy Kalenda Maja, a ani pierwszy dzień maja, ani śpiew słowika Rambode Vaqueirasa, czyli trubadura. Moglibyśmy też zajrzeć do twórczości Truvera Monioda Rasa, który w jednej ze swoich pieśni napisał. To było w słodkim miesiącu maju, gdy pogoda była piękna. W gęstym gaju koło źródła ujrzałam rycerza, który tańczył ze śliczną dziewczyną. Cudownie tańczyli. Obejmowali się, całowali, cóż, poczyniali sobie dosyć śmiało. Śmiało poczyniali sobie w słowach średniowieczni rycerze, my proponujemy liryczniejszy początek. Rozpoczniemy koncert jedną z pieśni z cyklu Z wiosennych tchnień, cyklu, który powstał około 1893 roku i wyszedł spod pióra Stanisława Niewiadomskiego. Jest to cykl 12 utworów do wierszy Mariana Gawalewicza. Wszystkie te pieśni układają się w jeden narracyjny, liryczny ciąg, w którym mamy prezentację zarówno budzącej się do życia przyrody, jak i budzących się uczuć, a także kilka refleksji o przemijaniu. Po co nam majowe, miłosne uniesienia? Według Mariana Gawalewicza również po to, abyśmy kiedyś w jesieni życia mogli je przyjemnie wspominać. W księżycową noc majową z cyklu wiosennych tchnień śpiewa Ziemowit Wojtczak, przy fortepianie Mateusz Piechnat. Я давний гнёт.
Nieprzebrane pokłady miłosnego repertuaru zawierają opery. I tutaj również na chwilę zajrzymy. Usłyszymy za chwilę kilka wyjątków z oper Mozarta i Jacques'a Offenbacha. Na początek zabrzmi serenada Don Giovanniego z opery pod tym samym tytułem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Usłyszymy ją w wykonaniu Michała Słowikowskiego. A będzie to piękna i tak dobrze nam znana serenada szlachcica, rozpustnika, który nie mógł odpuścić żadnej kobiecie i robił wszystko, aby uwieść serce każdej pięknej kobiety. Tym razem słuchać będziemy serenady z drugiego aktu, którą Don Giovanni śpiewa pod oknem pokojówki Donny Elwiry. A jego serenada ma wszystkie cechy encyklopedycznej definicji serenady, bo jest to wieczorna pieśń kochanka pod oknem ukochanej, wykonywana zwykle z akompaniamentem gitary lub innego instrumentu. Potem zabrzmi słynna barkarola z trzeciego aktu opery Opowieści Hoffmanna Jacques'a Offenbacha. Będziemy w trzecim akcie i poznamy kolejną wielką miłość Hoffmanna. Będzie to Giulietta, która śpiewa tę barkarolę w duecie z Niklausem, muzą Hoffmanna, choć może też i Offenbacha, która przybrała postać jego przyjaciela. I w dalszej części tej operowej odsłony koncertu mamy jeszcze jeden fragment z Don Giovanniego, tym razem La ci darem la mano, słynny duet Cerliny i Don Giovanniego, a więc tym razem Don Giovanni uwodzi piękną wieśniaczkę i obiecuje jej wspaniałą przyszłość u swego boku. A że jest to duet, to my usłyszymy go w kwartecie. Barkarole Offenbacha zaśpiewają Małgorzata Miszkiewicz i Magdalena Wojakowska, a potem na scenę dołączą również Hubert Stachura i Michał Słowikowski.
Krąg niemieckiej romantycznej pieśni otworzy słynna serenada Franza Schuberta. Ta najsłynniejsza, Ständchen, która ukazała się drukiem już po śmierci kompozytora w 1828 roku w zbiorze Łabędzi śpiew. Można powiedzieć o niej krótko, że to jeden z największych wyciskaczy łez w historii muzyki. Można również powiedzieć, i wydaje się, że jest to dość oczywiste, że wszystkie pieśni Franza Schuberta otwierają w historii muzyki bardzo ważny rozdział historii niemieckiej pieśni, dla której jednym z najważniejszych wątków jest miłość w jej najróżniejszych odsłonach. Miłość szczęśliwa, ale też i miłość, która przynosi rozczarowanie i przynosi miłosną udrękę. W tym przypadku Ständchen Franciszka Schuberta to prośba o spełnienie miłosnych nadziei. Ich również dotyczą pierwsze pieśni z cyklu Dichterliebe Roberta Schumana. Cyklu, który składa się z 16 utworów skomponowanych do słów Heinricha Heinego. Cyklu, który przeprowadza nas, słuchaczy, przeprowadza nas, wykonawców, przez kilka faz rozczarowania miłosnego. Pierwsza faza to wielka fascynacja, wielkie budzące się uczucia. Potem rozczarowanie, potem ironia i na koniec oniryczne, senne marzenia. My usłyszymy z cyklu Dichterliebe trzy pierwsze pieśni, które traktują o fascynacji, budzących się uczuciach i nadziei na gorącą miłość. Ten cykl powstał w 1840 roku, a nieco później, 40 lat później, Johannes Brahms skomponował swój cykl opus 84. Są to romanse i pieśni, wśród których znalazła się również daremna serenada. Daremna serenada będąca dialogiem dwóch kochających się osób. On pojawia się pod domem ukochanej i śpiewa: dobry wieczór, kochanie, otwórz, przychodzę, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. Ona odpowiada na to: moje drzwi są zamknięte. Moja matka radziła, abym ich nie otwierała, bo będę wtedy stracona. Tę daremną serenadę można opisać krótko. To prosty, ludowy tekst i bezpretensjonalne opracowanie. W sumie dają genialną muzykę, która jest idealna w swej prostocie i w ten sposób poprowadzi nas do muzyki kolejnych kompozytorów Aleksandra von Glescha i Karla Bohma. Aleksander von Glesch to kompozytor, który ma rosyjskie korzenie, natomiast mając niewiele ponad 20 lat przeprowadził się do Wiesbaden i tam zadomowił się na dobre. Pisał uroczą muzykę salonową, instrumentalną, a także wokalno-instrumentalną. Jego pieśni to z jednej strony tradycje rosyjskie, z innej strony dość już lekka wiedeńska muzyka i nawiązanie do Wiener Lied. Karl Böhm pisał muzykę bardzo podobną pod względem stylu do opisywanych przed chwilą pieśni von Glescha. Jest to kompozytor niemiecki, który za życia cieszył się ogromną popularnością. Miał lekkie pióro, a jego partytury sprzedawały się w tysiącach egzemplarzy. Dziś nieco zapomniany, dlatego chcielibyśmy go przypomnieć. A zatem z dorobku Aleksandra von Glescha usłyszymy pieśń pod wiele mówiącym tytułem Ich liebe dich, a Karl Böhm to będzie pieśń Cichą jak noc. W tej części koncertu wystąpią kolejno Ziemowit Wojtczak, Michał Słowikowski, Magdalena Wojakowska i Jan Okraska, Hubert Stachura i ponownie Ziemowit Wojtczak. I dodam jeszcze tylko, że po serenadzie Schuberta zabrzmią wspomniane już trzy pieśni Schumana. Oto ich tytuły. Im wunderschönen Monat Maj, był najpiękniejszy miesiąc Maj, aus meinen Tränen sprießen, z mych łez wyrosły kwiaty, die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, ach, róża i lilia. A potem wspomniana daremna serenada Brahmsa, Ich liebe dich von Glescha, cichą jak noc Bohma.
Ich liebe dich, weil ich nicht anders kann. Ich liebe dich.
Czy pamiętają Państwo, jak przed miłością bronił się starszy pan B, czyli Jeremi Przybora w kabarecie starszych panów? Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki. No i nie dotrzymał słowa, bo zakochał się już wcześniej, a słowiki śpiewały. Słowik śpiewał już podczas dzisiejszego koncertu nieraz, przede wszystkim w serenadzie Franciszka Schuberta. Słychać go było w tekście, ale słychać go było również w melodii głosu wokalnego, ponieważ tam pierwsze dźwięki tej partii to podany jakby w zwolnionym tempie początkowy motyw słowiczej pieśni. I słowik, który już od wielu, wielu wieków uchodzi za symbol miłosnych śpiewów, jest powszechnie kojarzony z wyznaniami miłosnymi czynionymi nocną porą, będzie bohaterem tej odsłony koncertu, będzie pojawiał się w każdej z tych pieśni, które zapisane są teraz w programie. A przynależą one wszystkie do gatunku rosyjskiego romansu, który stał się niezwykle popularny z początkiem XIX wieku i był odpowiednikiem niemieckiej romantycznej pieśni. Romans rosyjski zakorzeniony jest mocno w tradycji tego narodu, a zatem w folklorze, w poezji. Jest zakorzeniony również w bardzo gorącej i żarliwej naturze słowiańskiej, co przekłada się na bardzo ekspresyjną warstwę muzyczną tych utworów. A usłyszymy za chwilę Michaiła Glinki, pieśń zatytułowaną W krowi garit agon żelania, a zatem we krwi płonie ogień pożądania. Następnie pieśń Aleksandra Dargomyszskiego, Ja was lubił. Antona Rubinsteina, śpiewak, piewiec, czyli słowik. Potem pieśń Czarnooka Dmitrija Szostakowicza z cyklu Sześciu pieśni hiszpańskich, opus setne. Słowik Aleksandra Alabiewa i serenada Don Juana Piotra Czajkowskiego. A zatem ponownie w koncercie powraca postać Don Juana, który tym razem gotów jest bronić dobrego imienia i pięknej urody swej ukochanej.
W maju, miesiącu miłości, miesiącu kwitnących bzów, kasztanów, śpiewających słowików, mamy jeszcze jedno bardzo ważne święto, szczególne dla nas wszystkich, święto Matki. I mimo, że do 26 maja pozostało jeszcze kilka dni, chcemy już dzisiaj wszystkim mamom przekazać najlepsze życzenia, przesłać dobre słowa, ciepłe myśli i gorącą muzykę. I to jak gorącą. Będzie to neapolitańska pieśń Cezara Andrei Bixia, Mamma. Jest to pieśń neapolitańska zaliczana do kanonu 340 utworów tego gatunku. Ten zbiór, ten kanon powstał w oparciu o utwory, które zostały laureatami konkursu organizowanego we Włoszech w Piedigrotta w ramach festiwalu, konkursu właśnie na pieśń neapolitańską. Tę pieśń, którą za chwilę Państwo usłyszą, po raz pierwszy wykonywał Beniamino Gigli, a dzisiaj usłyszymy ją w wykonaniu Huberta Stachury, Michała Słowikowskiego, Ziemowita Wojtczaka i Jana Okraski. Mamo, jestem taki szczęśliwy, gdy wracam do Ciebie. Thank you.
Spieszę się, bo niestety muszę to Państwu powiedzieć. Koncert dobiega końca. Przed nami już tylko ostatni utwór i będzie to finałowa pieśń Stanisława Moniuszki Ja Ciebie kocham do słów Adama Asnyka. A na scenę powrócą wszyscy wykonawcy, śpiewacy i pianista Mateusz Piechnat. Ja się nazywam Aleksandra Bęben i było mi bardzo przyjemnie poprowadzić dla Państwa dzisiaj ten koncert. Słuchamy muzyki Stanisława Moniuszki Ja Ciebie kocham. Dziękujemy Państwu za obecność, zarówno tę tutaj z nami na sali, jak i tę przed monitorami komputerów, telewizorów być może. To bardzo ważne dla tych młodych ludzi, aby mieli dla kogo śpiewać, mieli dla kogo występować. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy wieczór i mam nadzieję niedługo do zobaczenia już w bardziej normalnej rzeczywistości. Wszystkiego dobrego.